Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, to jest Telewizja Echo 24. Dziś prosto z 10. Kongresu Energetycznego. Ze mną jest Hubert Papaj, prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, skoro energetyka szeroko pojęta, no to muszę zacząć od pytania o zieloną transformację tutaj u nas w regionie na Dolnym Śląsku, o której mówi się już od dawna. Pytanie tylko, czy oprócz tego, że się mówi, faktycznie może pan po kilku latach obecności w tym miejscu, tej spółki, którą pan reprezentuje, powiedzieć, że naprawdę coś się zmienia? Coś się zmienia i zmienia się dobrze, pozytywnie. Karkonoska Agencja od wielu lat, generalnie od 6-7 lat, prowadzi projekty transgraniczne z naszymi partnerami z Saksonii, które mają na celu określenie perspektyw rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku, a przede wszystkim pokazania trendów tej transformacji energetycznej. My spotykamy się z przedsiębiorcami, prowadzimy badania, analizy, określamy, w jakim kierunku ta przyszłość będzie postępowała. I widzimy już dzisiaj, że bardzo wielu dolnośląskich przedsiębiorców myśli proekologicznie, ale też zdroworozsądkowo, czyli ich inwestycje w odnawialne źródła energii, w większą efektywność energetyczną są spowodowane oczywiście troską o klimat, ale też przede wszystkim patrzą na koszty pracy, na koszty produkcji i starają się mimo wszystko cały czas zachować tą konkurencyjność. Te zmiany następują. Chciałoby się oczywiście, żeby były szybsze, ale moim zdaniem trzeba zawsze zrównoważyć chęć ochrony klimatu oraz, jak powiedziałem na początku, to, żeby dolnośląscy przedsiębiorcy byli nowocześni, ale też byli konkurencyjni, aby ich produkcja, ich wyroby cały czas miały szansę rywalizować na rynkach globalnych z innymi producentami. To przy firmach pozostaniemy, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Czy widzi pan taki trend? Możemy mówić o jakimś takim kierunku, który najchętniej wybierają właśnie przedsiębiorcy, tak jak pan powiedział, równoważąc, to znaczy z jednej strony patrząc zero-jedynkowo oczywiście na twarde liczby na rachunki, ale z drugiej myśląc o tym, że no jednak ta planeta dla kolejnych pokoleń powinna być w jak najlepszym stanie pozostawiona. Jakkolwiek by to romantycznie nie brzmiało. Dokładnie. Tu jest parę takich działań, kierunków. Przede wszystkim dużo firm, które też działają od wielu lat na dolnośląskim rynku, zaczyna i przeprowadziło już różnego rodzaju audyty energetyczne. To są mikro i małe przedsiębiorstwa. To są podmioty, które zatrudniają kilkudziesięciu maksymalnie pracowników i oni starają się przeanalizować, przy też pomocy zewnętrznej oczywiście, specjalistów, fachowców, gdzie te oszczędności w energii elektrycznej, źródłach ciepła mogą nastąpić. Dopiero w oparciu o to i przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych, też unijnych, krajowych, starają się te inwestycje prowadzić. To są kwestie energooszczędności, inwestycji w nowsze technologie, montaży paneli fotowoltaicznych i innych źródeł, które pozwalają im też zachować niezależność. To jest pierwszy etap. A drugi to już tak myślą proprzyszłościowo, można powiedzieć, czyli jak będzie się kształtowała ta gospodarka za kilka lat, jakie będą zapotrzebowania też na rynku. Tego jest bardzo dużo. Karkonoska Agencja, samorząd wojewódzki, strona państwowa, my jesteśmy od tego, aby im w tym pomagać. Te projekty, które realizuje KAR, są projektami bezpłatnymi, darmowymi. I my proponujemy tym właśnie przedsiębiorcom gotowe już rozwiązania, aby mogli wdrożyć w własnych firmach. Tak się, wie pan, zastanawiam, bo w ostatnim czasie oczywiście jest nieco ciszej na temat Turowa i tamtejszej okolicy, ale siłą rzeczy, jak dzisiaj się tutaj spotykamy, to muszę wykorzystać tę okazję i ją wykorzystam. Czy z pana perspektywy widać naprawdę taki konkretny plan na to, jak tamten rejon i w ogóle cały worek turoszowski, ale też nasi sąsiedzi, Czesi, Niemcy postrzegają to, co się wydarzy za dekadę, dwie, może trzy? Są takie plany. To, co nas osobiście najbardziej boli, pochodzę z Jeleniej Góry, jakby nie było, z dawnego województwa jeleniogórskiego i do powiatu zgorzeleckiego, do Bogatyni jest mi bardzo blisko. Zabrakło finansowania, czyli były naprawdę duże starania, aby Fundusz Sprawiedliwej Transformacji trafił też w powiat zgorzelecki, tak jak mamy w Wałbrzychu do czynienia. Tam udało się pozyskać olbrzymie nakłady finansowe, żeby tą transformację zacząć, przeprowadzić. Niestety z różnych względów Unia Europejska nie zgodziła się, żeby to samo miało miejsce w Bogatyni. I tutaj widzę pewne zagrożenie, że ten proces transformacji na tamtym terenie będzie następował z opóźnieniem i nie będzie w pełni tak wykorzystany, jakbyśmy sobie tego życzyli. No właśnie, ale dla tego przysłowiowego Kowalskiego, który w tej chwili przysłuchuje się naszej rozmowie, no to jest na pewno w dużym stopniu i w dużym uproszczeniu przede wszystkim obawa o miejsce pracy, o to, jak ten teren będzie wyglądać. I bardziej pytam pod tym kątem, to znaczy, czy ci ludzie mają się czego obawiać, czy raczej spokojnie powinni czekać, właśnie się dostosowywać, tak? Czy za
chwilę będziemy świadkami takiego eksodusu, w cudzysłów oczywiście to wkładam, że ten rejon opustoszeje, no bo mieszkańcy powiedzą, że nie muszą jechać za pracą. Z założenia jestem optymistą i teraz po pierwsze, tak nawet Korkanowska Agencja i wiele innych podmiotów, my realizujemy projekty z funduszy europejskich dla Dolnego Śląska, które też mają na cele różnego rodzaju przekwalifikowanie zawodowe, podwyższenie kompetencji, potwierdzenie kompetencji zawodowych i też to ma miejsce w powiecie zgorzeleckim i tam są kierowane specjalne środki dedykowane dla tych ludzi, którzy tam żyją, pracują i którzy dalej chcą tam funkcjonować. To jest jedna rzecz. Druga, ja widzę nawet troszeczkę inną tendencję, oczywiście ze względów finansowych, w przypadku braku granic. Duża część mieszkańców terenów nadgranicznych przyjeżdża na drugą stronę Nysy, bo tam po prostu lepiej zarabiają, ale też widzę coraz więcej przypadków, gdzie przedstawiciele z Saksonii, nawet z Czech, sprowadzają się do Polski. Sam mam paru znajomych, że tak powiem. A wybierają ten kierunek, bo? Po pierwsze, u nas mimo wszystko jest wyższy poziom, tak bym powiedział, bezpieczeństwa, komfortu funkcjonowania. Mimo wszystko są niższe ceny nieruchomości niż przykładowo w Saksonii. My mamy taką naszą polską swobodę w działaniu, bym powiedział. Też im to się podoba. I u nas mimo wszystko jeszcze jest łatwiej założyć działalność gospodarczą i znaleźć ręce do pracy, a Saksonia, Brandenburgia, a nawet już Czechy mają ogromny problem demograficzny. My zaczynamy wchodzić w te kwestie, ale u nas mimo wszystko jeszcze jest łatwiej znaleźć bardzo dobrze wykwalifikowanych pracowników. No to pytanie na koniec o wyzwania dla regionu właśnie w tym kontekście, w tej materii, tym obszarze, o którym rozmawiamy od kilku minut. No trudno nie zauważyć tego, że powódź mocno pewnie pokrzyżowała plany wielu firmom, ale przede wszystkim wielu ludziom, wielu mieszkańcom regionu. Czy to wszystko, jak pan składa w całość, gdzieś krzyżuje, mówiąc kolokwialnie, plany? Moim zdaniem nie. Patrząc na mapę, musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Dolny Śląsk jest najbardziej wysuniętym na zachód województwem w Polsce. Ale generalnie Dolny Śląsk, Saksonia, tutaj kraje czeskie, my się znajdujemy w centralnej części Europy, w samym sercu Europy. I tą szansę trzeba wykorzystać. Tutaj patrząc na różnego rodzaju założenia, uważam, że akurat nowe technologie, praca zdalna, tutaj może się rozwijać, a w połączeniu naprawdę z pięknym środowiskiem naturalnym, z możliwościami turystycznymi, rekreacyjnymi, możemy być takim zagłębiem know-how no, dla całej Europy. To pokazują już Saksończycy, którzy na swojej części zlokalizują ogromne instytuty badawcze, ogromne firmy naukowo-badawcze, które będą zatrudniać tysiące pracowników. To samo, mam nadzieję, będziemy robić na Dolnym Śląsku. No to tego się trzymajmy. To bardzo dobra puenta. Hubert Papaj, prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, był gościem telewizji Echo prosto z Kongresu Energetycznego. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.